Witajcie kochani, z tej strony MekBoy, a ze mną jak zawsze jest... Zombie! Witajcie kochani w kolejnym odcinku na naszym kanale. Od razu chcieliśmy was przeprosić za to, że nie wrzuciliśmy pełnego maratonu, jeżeli chodzi o Halloween. Mieliśmy awarię sprzętu, przestał nam działać mikrofon, nagraliśmy kilka filmów. Niestety te filmy nie nadawały się do użytku, dlatego w ramach rekompensaty nagrywamy dzisiaj dla was Poppy Playtime i słynnego niebieskiego stworka o imieniu... No, przekonamy się. O jakim imieniu? O imieniu Huggy Wuggy. No tak, zawsze tak miałem. Dobra, dzisiaj nagrywamy dla was chapter 1, rozdział 1 pod tytułem Tarapaty. I to jest napisane jako były pracownik Playtime Corporate, czyli to jest ta firma, która produkuje zabawki. Musimy powrócić do fabryki po wielu latach, po tym jak wszyscy jej pracownicy zniknęli. No dobra, let's go, new game. Zaraz zobaczysz najbardziej na niesamowitą lalkę, jaką kiedykolwiek wymyślono. Nazywa się Poppy i jest ona pierwszą prawdziwie inteligentną lalką na świecie. Małe dziewczynki mogą do niej mówić i dostaną, Poppy udzieli im odpowiedzi. Jest to pierwsza lalka, która jest w stanie coś takiego, nawiązać, przepraszam, konwersację z dzieckiem. Ciężko w to uwierzyć? Sami zobaczcie. Poppy Playtime! Poppy jest kochana jak prawdziwa dziewczynka i też tak mówi. Cześć, mam na imię Poppy, kocham cię. Czy możesz mi wypolerować buty? Niczym prawdziwa dziewczynka, Poppy zawsze chce wyglądać najlepiej. Jej włosy są mocne i nie wyjdą podczas szczotkowania. Tak, i pachnie jak, tam było napisane, pachnie jak kwiat maku. Czy coś jeszcze chciałbyś powiedzieć, Poppy? Jestem prawdziwą dziewczynką jak ty. Okej, i tutaj teraz mówi o tym, że jeżeli chciałbyś zobaczyć, jak produkowane są twoje ulubione zabawki, możesz odwiedzić fabrykę za jedynie $2,99 od osoby. Na co jeszcze czekasz? Chodź i zobacz naszą fabrykę. Jest to chyba kwiat maku. Tak, to jest jakiś tam kwiatuszek maku. No dobra, to było pierwsze wideo, które dostaliśmy. Tak, o nich nie wiem, ile jest tych kartek. I tu jest ekran początkowy Poppy Playtime. Jest to rozdział 1, na razie jest rozdział 1 tylko dostępny. I teraz napisane: Everyone thinks the stuff disappeared 10 years ago. We're still here, find the flower. Okej, wszyscy myślą, że cały personel zniknął 10 lat temu, ale my wciąż tu jesteśmy. Znajdź kwiat. Czyli musimy znaleźć ten kwiat maku. Który był na początku, mi się tak wydaje. Tak jest. Ten, który pokazali. Okej, i tutaj zaczynamy. Wejście do fabryki. Tutaj... Mogę się zapisać? Dobra, wezmę. Mamy kasetę na dzień dobry. Zielony magnetowid. Możemy włożyć. I co tu mamy? Witaj, nazywam się Late Pierre i jestem szefem innowacji w fabryce Playtime Corporate. Jeśli to widzisz, to znaczy, że jesteś intruzem. Puszczamy w obiegu w pętli tą kasetę za każdym razem, gdy zamykamy fabrykę. Intruzie, bądź świadomy, że jesteśmy dumni z wysokiej jakości naszych zabawek oraz z naszych zabezpieczeń. Na przykład ta fabryka posiada wiele ukrytych sensorów, jakichś tam triggerów, które mogą spowodować, że włączy się alarm i zostaniesz automatycznie, ten alarm skontaktuje się z władzami. Okej, otrzymałeś moje ostrzeżenie, nie jest jeszcze za późno, aby powrócić. Mam nadzieję, że jesteś pewien, że cokolwiek robisz jest tego warte. No bo wiesz co, zauważyłem, no, jak byłem blisko, to były takie wielkie napisy, a kiedy się oddalałem, to były coraz mniejsze. No ja widziałem, ale mi to przeszkadzało, bo ja na przykład nie słyszę dźwięku, a ja muszę widzieć napisy, które się tam pojawiają. Dobra, chodźmy do gift shopu, bo tam są zamknięte drzwi. Tam są drzwi zamknięte, musimy teraz tutaj pójść i poczekaj, a te drzwi na kod były zamknięte, jakie tam jest kod? Nie wiem. No to weź zobacz, weź podejdź do tych drzwi. A skąd nam wiedzieć, tam tylko jest taki kod. Mam wpisać kod, a nie... Dobra, tu, ale kod jest... spróbuj te drzwi otworzyć. Ale... O, dobra, nie działa, a za tobą jakaś maskotka była, zobacz. Może ją możesz wziąć. Tak, już jest zniszczona. Jakaś popsuta i brudna. No dobra, to lecimy. Musimy znaleźć kod, który będzie kolorkiem. No dobra, na podłodze jest pełno kolorków. No ale dobra, to jest gift shop. Zobaczmy ten gift shop. Ok, zobaczmy te pudełka, które tutaj są. Tam w środku jest Huggy Wuggy. Nie ma nic. One są puste. Ale co tutaj? Tutaj są dziury, jakby ktoś się włamał. No tak, ktoś zniszczył te zabawki, tylko nie wiadomo po co te zabawki miał wyjmować z pudełek. One są przez to mniej warte, no ale to już... Widzisz, MekBoy, to co ja? No tutaj rozwalony robocik, ktoś rozwalił... Ketchup. Nie, to baterię prawdopodobnie ktoś rozwalił i wylała się po prostu. Przynajmniej tak to wygląda, jakby taka rdza jakaś była. A dla mnie to inaczej wygląda. No dobra, co tutaj jeszcze mamy? Tutaj znów to samo leży. Jakaś... Musi też jakiś brud, smoła, nie wiem. A mi się wiesz co wydaje. No ale to nie... A, ciuchcia jedzie. No i co ta ciuchcia może tak? O, czyli... Dobra, dobra, to już wszystko jasne. Weź zobacz na te. To jest czerwony, tak. Żółty, różowy, zielony. No to mamy kod. Okay. Czyli trzeba było spojrzeć w górę. Zamknę się drzwi na szybciego. Dobra, zamykamy drzwi. Jakby nigdy nic, że my się nie włamaliśmy. No i teraz otwieramy ten, jak to było? To było tak, to czerwony, żółty, tak. Różowy, zielony. I to nie otworzyło się. Otworzyło się, dobra. Co my tu mamy? Coś mamy schowane, kolejną kasetę mamy i co ta kaseta przedstawia? Przedstawia ona... na razie nic. Okay, jakiś gratpak. Dobra, czyli jakiś chwytak. I co, to jest jakaś jego instrukcja obsługi, żeby zacisnąć pasy. Aha, żeby z tyłu. Okej, czy jak założyć, czy pokazuje. Żeby tak, przytrzymać działa, pociągnąć za spust, aby wystrzelić. Pociągnąć ponownie, aby wypuścić, przytrzymać, aby przyciągnąć. Tylko celować w małe obiekty. Nie celować w swoich współpracowników, bo można im zrobić krzywdę. I też może działać to jako drut przewodzący. Elektryczności. Tak, do ponownego kablowania. Okay. No to leci do tego środka. Tak, czyli ten drut jest przewodzący i możemy go śmiało używać. Żeby na... Nie, po prostu jest ta kropka taka dziwna. Jaka kropka? No tutaj na środku tego kursora. No to chyba żebyś celował. Żeby łatwiej było wiedzieć, gdzie celujesz. I to się kończy, kiedy strzelam gratpakiem. No widzisz. No dobra, czekaj, mam łapkę. Tam był jakiś, z tego co pamiętam, jak tam zaglądałeś, tam była takie drzwi z łapką, zaraz za wejściem. Dobra, weź zamknij te drzwi. Nie, ja w ogóle robię. Ja to na odwrót wpisuję. No i co to dało? Drzwi się zamknęły? Okej, jak na odwrót piszę, że drzwi zamknął. No dobrze. Albo też się otworzą, nie wiem. Dobra, lecimy. Wiesz, MekBoy, po co ja to robię? Nie wiem. Żeby jakby nigdy nic... Żeby następny gracz po nas nie miał tak łatwo, że wszystko otwarte. Albo też po prostu, żeby jak ktoś przychodzi, żeby nie wiedział, że ja się włamałem. No spoko. Co tutaj mamy? Nasz kochany słodziak. Huggy Wuggy. Welcome to. Welcome to. Dobra, to jest jakieś wejście. Możesz się rozejrzeć po tym pomieszczeniu? Siema. Dobra. Wcale groźnie nie wygląda. Tu jest power, tu łapkę musimy, tu testowanie, a możemy te drzwi spróbować otworzyć? Tak. W sensie, tutaj budełka z Huggy Wuggy puste są, nie ma. Nie, są puste. Tu nic nie ma. A może, są. Puste są. Nie wiem dlaczego. Jest, tutaj już jest jakieś. Tutaj jakieś zniszczone, no dobra. Żebyś spróbował otworzyć to power, to innovation. Ale fajna rzecz. Nie wiem co to jest. Guziczek? Czemu wydasz stopy Huggy'ego? Obejrzyj tego Huggy'ego najwyżej. Muzyczka leci. A możesz go obejrzeć? Ale nie, bo muzyczka leci. Chciałam, żebyście go posłuchali. Dobra, zamierzam. Bo szkoda czasu na takie rzeczy. Spróbuj otworzyć drzwi do kafeterii, do pozostałych, albo tutaj spróbuj tą łapkę, bo tylko łapkę musimy walnąć. Dobra, otwieramy. Widziałeś to, co się stało z tą łapką? Pojawił się znikąd klucz. Nie było go wcześniej? Nie było go. No dobra, nie przyuważyłem. Masz tam być, na takie włączę prosto, tak czy siak masz tam być. Nieważne, czy tu jest jakiś plakat z różowym Huggym. Ale fajny ma pyszczok. Dobra, dawaj, lecimy. Tam są jakieś przepisy po prostu. Dobra, tu mamy zasilanko, i dobra, i to musimy drut ten przewodzić tym drutem teraz, tak? Udało się. Mówiłem słodziakowi, żeby nie znikał. Kto zniknął? No słodziak. Faktycznie, Huggiego nie ma. Ale no. A ja mówiłem jemu, żebym nie znikał przecież. I drzwi się jeszcze za nami tam. Okej, czy już wtedy nie wyjdziemy. Ale teraz te drzwi możemy otworzyć. Tak. Okej. No dobra, to idziemy. Make a friend. Rączka jego jest. Powiedz, że była jak ręka. Ty rzeczywiście. Ty nie idź tam, nie. Nie mogę. A tu otwarte? Nie mogę iść do piekła. Schody do piekła. Dobra, odwróć się, bo ten Huggy może z nami stać. No, gdzie ty jesteś? Dobra, tutaj idź, no. Aha, tu na wprost jest wejście. Dobra, czyli ten Huggy nas teraz troluje. Pomachał nam ręką i zniknął. Nie, albo może to wyglądało, jakby tam uciekł. Aha. No dobra, jesteśmy w kolejnym pomieszczeniu. O, jest magnetowid, pomarańczowy, kasety nie mamy tylko. Co tu mamy? Poczekajcie, jest jakiś plakat, tu jest jakiś, nie wiem co to jest, bateria. A pokażcie to trzeba, o tutaj zobacz, tu masz panel, zobacz. O, panel z kolorami, o i tu musimy jeszcze 3 znaleźć. A jak to można wziąć? Ja tu dziwnie wziąłem jakoś, ja chyba to, nie wiem. Co wziąłeś dziwnie? Ja, o jest, kolejny. Ja kliknąłem E. Zielone. Zobacz, mogę sobie podejść i kliknąć E i wtedy tak zbieram. No możesz. Mogę też tak zbierać. No możesz. Jak coś jest dalszego, to możesz łapką, a możesz normalnie podejść i chyba wziąć. Tak jak otwierasz. O, kolejna bateria. Ile tych baterii mamy? O, jest. Wszystkie już chyba mamy, bo 3 trzeba było. No to nie dosięga. Nie. A wiesz, tam jeszcze 2 łapki trzeba było wsadzić? Aha, tu 2 trzeba mieć. A spójrz na górę na chwilę. Nie, w lewo. O, tutaj. To jest chyba druga łapka. To jest druga łapka, no, której nie mamy. Okej. Lecimy. A kasetę wziąłeś. To dawaj, odsłuchamy wideo kolejne. No. I biegnę. Zobaczmy. Co tutaj się dzieje? Okej. Rich, gdzie trzymają pudła z Huggym? Mogę ci powiedzieć. Kiedy ostatnio przeprowadzono konserwację tego miejsca? Dokładnie nikt. Nikt w tej firmie nie wie co robi. Dobra, generalnie tutaj rozmawia 2 kolesi. Poczekaj, zębek, nie rusza się, dobra? Żebym widział. Okej, wszystko jest na naszych głowach. Nie mogę znaleźć tych głupich pudełek z Huggym. Masz rację, ale to wszystko dla sierot. Tylko mogło być trochę mniej tych skrzyń. Dobra, generalnie rozmowa 2 kolesi. Na temat tego, że jest straszny bajzel, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w firmie. Poczekaj, Zombie, jeszcze. To, co się dzieje. No już skończyło. No ale ja chcę opowiedzieć, tak? O tym, że wszystko jest na ich głowach, że jest bałagan w firmie, nikt tutaj nie sprząta, nikt konserwuje. Oni jakieś paczki wysyłali dla dzieciaków z sierocińca i woleliśmy być tego mniej, bo przynajmniej robota byłaby mniej trudna dla nich. Dobra, co robisz, Zombie? No dawaj, wcadzę tam. Co to jest? Słodziak? To jest ten kursor, ja tam nic nie widziałem. To był nasz słodziak. A to musisz to kółko zategować, bo ja tam nic nie widziałem. Ja tutaj tak patrzyłem i on nagle dał nagle. Czyli nas tutaj obserwował, co wam mówię. Tak, patrzył chyba kiedy ten, bo wcześniej go tutaj nie było. Okej, no ja akurat nie zwróciłem uwagi, ty mówiłeś, że patrz słodziaczek, a ja nie wiedziałem gdzie patrzeć, a ty jeszcze kursorem zasłoniłeś. Ała, co się stało? O, dobra, mamy drugą łapkę, możemy iść. Pamiętam, że tam na początku były 2 łapki. No to... Gdzie było na początku? Faktycznie, w tym pomieszczeniu, gdzie Huggy zniknął. No dobra, to wróćmy się tam. Tak, pamiętam, przypomniałeś mi, rzeczywiście tak było. Wolno się biega. Jakaś para. Tak się biega. No to z shiftem biegniesz, nie? O! Zamknięty. Poczekaj, wróć. Ale weź przybliż, może tam... A spróbuj to walnąć. Barana w ścianę. Nie. No. Okej, czyli jednak się zamknęło. O, Candy Cat. Czyli nas Huggy troluje, słowem mówiąc. I to nieźle nas troluje. No dobra, to lecimy teraz tam i... Okej. Nie poczemy się wracać dziś. No, ale przynajmniej się przekonaliśmy, że nie możemy tamtędy pójść. Ła, coś ty zrobiła. Okej, gdzie teraz? A tutaj, te 2 łapki. To na taśmoczek może trzeba wejść, bo pewnie się teraz tutaj te drzwi otworzą. Enter, tylko to jest wejście. Dobra, no to jesteśmy teraz dalej, jedziemy. Jedziemy wentami. Co to jest? Nie wiem gdzie idę w ogóle. O, tu jest coś. A, trzeba prąd wyciągnąć. 2 łapkami. Nie, ja mogę. Okej, a to proste. Prościzna, udało się. Gdzieś się drzwi jakieś powinno otworzyć. Zepsułam grę. Na co się to? Teraz nie mogę zrobić elektryczności. Dlaczego? Bo zepsułem grę, bo wziąłem dwoma łapkami. Zobacz, MekBoy. No. O, nareszcie się zapaliło. Wcześniej się nie zapaliło. No zobaczmy, że dziś się powinno otworzyć. No widzisz, zombie, jak jeszcze grę popsułeś. No dobra, lecimy dalej. O Boże. Przestań tak krzyczeć. Zombie, ja nic nie widzę. No, widzowie też nic nie widzą, a chodzi o to, żeby jakieś... żeby w jakiś względnie dobry sposób widzom przekazywać obraz. No co ty za... Nie. No lecz to śmieci. Nie, to nie śmieci, to chyba jakieś części do zabawek. Tak, części zabawek. Które do złożenia są. Bo jesteśmy po prostu w jakimś taśmociągu, w jakichś kanałach. Dobra, okej. Dobra, to zaskakujemy. Taki. Dobra, weź tutaj, nikt nie wyjdzie stąd bez zabawki. Okej, wróć, ta strzałka. Nie, no co ty robisz? Za szybko kręcisz. Źle, w lewo. O, tutaj pokazuje strzałka, że trzeba będzie jakąś zabawkę położyć chyba. Każdy musi wyjść zabawką, a weź rozejrzyj się, u góry jest napis jakiś. Make a friend, czyli stwórz sobie przyjaciela. Dobra, musimy zrobić sobie robocikę. Znaczy zabawkę znaczy. No to stwórzmy sobie przyjaciela słodkiego. Dobra, zobaczmy na górę, zobaczmy co tam się dzieje. Bo są jakieś nieczynne maszyny. Dobra. Boże. Chodzisz czy nie chodzisz? Tak, wchodzę. Musiałem się rozmyślić, coś na dole zauważyłeś? Nie. O, różowy magnetowi. Zaraz jakąś różową kasetę dorwiemy. No przyciągnij to. Dobra. I o, tu jest kaseta. Może tam doskoczę. Nie no, wiesz, kaseta. Dobra, posłuchajmy tę kasetę. Hajdę bog. Okej, idę. Ojejku, miałeś kasetę odsłuchać, coś ty zrobił. No złamałam sobie kości, a co, oni mogę sobie łamać kości? No to już byś tutaj leżał w tej fabryce, już by nic nie znalazł i sobie kości połamał, chłopie. O, sakra, dawaj. Dobra, idę włożyć tą kasetę. Nie będziesz już chyba więcej tego, grał w Robloxa. O, łamacza kości. Do góry nogami jakoś włożyłeś tą kasetę. Jest jakiś obraz? Okej. Okay. Co spowodowało, że chcesz pracować w naszej fabryce? Okej, okay. Jak byłam młoda, bawiłam się zabawkami, to było takie magiczne. W sypialni mogłam się przenieść w jakiekolwiek... w sypialni mogłam się przenieść w jakiekolwiek chcę miejsce i to było wspaniałe uczucie. No i mówisz, że chciałaby, że możliwość pracy w fabryce zabawek mogłoby zapewnić dzieciom takie same wrażenia, bo to bardzo wspaniałe uczucie i że chciałaby wrócić do bycia dzieckiem. No i teraz też mówi o tym, że dorośli takie dzieci, ale starsze i że tak naprawdę niestety człowiek się starzeje, robi się coraz starszy i umiera. No dziwna to rozmowa kwalifikacyjna, tak czy inaczej. No dobra, to jest już w tym momencie mało istotne. Generalnie to najważniejsze rzeczy z tej rozmowy wydaje mi się, że powiedziałem. Dobra, co tu trzeba zrobić? Aha, znowu trzeba przeciągnąć. Dobra. Ja w ogóle robię, to ja nie wiem. Tylko nie spadnij, dobra. Tu. I tu masz ten drugi. Dobra, i teraz to z elektryczną szpalą, tak? Dobra, teraz możemy na dół zaskoczyć i... Czy nie udało ci się czegoś zrobić? Czy już działa? Ja chciałem być super bohaterem. Juhu! Okej, teraz już rozumiem. Nie udało mi się. Dobra, włączamy teraz. Tam coś pisało jakieś opał. Power on, no możemy włączyć. No, włączysz ten. Tak, się na mnie patrzysz maszynę. Włączysz maszynę. Dobra, teraz jakoś musimy zabawkę zrobić. One same się będą robić, czy... Aha, dobra. Rozumiem, teraz musimy po prostu wziąć jakieś części do zabawek. One teraz wychodzą z tych tutaj dyspenserów i będą lecieć dalej. Dzięki temu zrobimy sobie tego jakiegoś kotka. Mogę z tobą się tworzyć, czy mogę? Okej, no to nie da rady. No dobra. Pewnie ten kotek mi tutaj otworzy drzwi. A no tak, może by tak być. Przejdziemy dalej. A nie, no czekaj. Żeby wyjść z fabryki, to chyba tam będziemy musieli kotka zanieść. To niekoniecznie otworzy wenty. Gdzie ten kotek? Weź zobacz, gdzie on jest. Kurde. Nie wiem, gdzie on wygląda. Gdzie to jest? A tutaj to dopiero recy. Dopiero pomalować wygląda. Ale wolno te maszyny działają. Wyobraź sobie teraz, jakby tu było 100 dzieci i każdy chciałby zabawkę, ile by to czasu trwało? No. 100 dzieci? No, 100 by tu była i każdy chciałoby zabawkę. I każda taka zabawka się piciu już robi. Stworzyć swojego przyjaciela. No. Dokładnie. Maszyno. Dobra, a zobacz, jest ta ostatnia maszyna już teraz. Zobaczmy, co się zrobi. Okej, poćwiartuje chyba. Albo czy nadaje się dla dziecka? Nie, no skanuje chyba, wiesz, czy wszystkie te, czy quality jest dobre, czy jakościowo, czy ta zabawka spełnia oczekiwania dzieciaków. No dobra, to co, bierzemy zabawkę. Otwórz, masz pod mi drzwi. Dlaczego ma drzwi? Mieliśmy wyjść z tej fabryki chyba teraz, ja nie wiem zresztą, gdzie my teraz idziemy. Bo wszędzie drzwi się za nami zamknęły, w ogóle Huggy nas obserwuje, więc musimy uważać, bo zaraz te drzwi, nie stój tak blisko, zaraz te drzwi się otworzą. Jak walną! Okej. Ja mam wrażenie, że ta zabawka patrzy na ciebie. Huggy nas tu troluje, więc musimy być przygotowani na najgorsze, dobra? Wkładamy zabawkę. I teraz najtrudniejsze. No, oj, dobra, nic nie ma. Nic nie ma na szczęście. Dobra, wiesz co, bo tutaj już jest taki tunel, tam jest mega ciemno i boję się, żeby tutaj nie było jakiś jumpscare. Dobra, te drzwi są zamknięte, te też są zamknięte. Kuźwa! Tam nie są, były otwarte wenty jakieś! Gdzie? Tu. Dobra, ja chciałem już tam na górę po schodach, ale tam są drzwi zablokowane, zobacz. Zablokowane to było przejście, dobra, on mnie goni, spadam stąd. Ale widziałem, że on się zatrzymał w jakimś punkcie. Naprawdę? No. Ja uciekam, nie ma go. Nie ma go już. Dobra, uciekam. A to tu jest. Gdzie? Wcześniej, widziałeś tam wcześniej tego spodziaka. Ta... Jest za mną! Aaaa. Mów mi, Zombie, gdzie mam biec, bo nie wiem! Prosto, w dół, od razu w prawo! Prawo! W prawo od razu, dobra, jestem. On biegnie za tą deskorę. Nie mogę. Czuję to nawet. Gdzie mam biec? Tam też prosto, przecież nie powiedziałem. Tam w lewo kucnij! Tak się kucnęło? Dobra? Możesz odpocząć, on cię tutaj... Ja! Dobra, był tutaj, okej. Uciekliśmy już mu? Nie, jeszcze to nie koniec. Cały czas słyszę ten dźwięk okropny. Co się stało? Ja! No nie! Sio! O, otworzyło się! Spadam! Skacz! Dobra. Niż te drzwi! Co? Wal ten karton! Dobra, zwaliłem. O, ja spadłem razem z Badim! Co mi się stało? Z Badim, z Huggy Wuggym! Dobra, Huggy spadł, więc mamy go z głowy. O, a tu mamy ten kwiat maku, którego mieliśmy znaleźć. Dobra, to lecimy. Idziemy przez ten labirynt. No tu idziemy na tych tylko, żebyśmy uważali, żebyśmy nie spadli. No i co? Odnajdźmy tych swoich naszych kolegów, którzy niby tu są, chociaż wszyscy myślą, że zniknęli. To tak się... Trudno się chodzi tutaj, trochę się zacinam, nie wiem dlaczego. Tak? Tak jest. Trochę się zacinam. No dobra, kasetę znaleźliśmy, magnetowid jeszcze przyznam. O dobra, jest magnetowid. Posłuchajmy, co tu jest. Jest jakiś obraz? Okej, dziennik końcowy. Stosunek 1006, prototyp. Koordynacja i współpraca ewidentnie są w zakresie jego umiejętności, jak również umiejętności wszystkich innych eksperymentów tego typu. Choć wciąż brakuje czegoś tam w stosunku do niego. Dobra, jego nieobecność była błędem w procesie naukowym, który nie powinien być pominięty. Dlatego robię ten dziennik. Ta pomyłka nie może zdarzyć dwa razy, tam w tle słychać jakieś krzyki. Tam jeszcze mówi, że wszelkie przyszłe eksperymenty będą musiały być przechowywane w bezpiecznym miejscu, że nie martwi się o siebie, bo coś tam jedno i wróci. No i musimy iść naprzód w imię nauki. Mówił bez względu na to, czy inni ich rozumieją, czy nie rozumieją. Dobra, wniosek z tego ostatniego wideo jest taki, że Najprawdopodobniej coś tutaj robiono, jakieś eksperymenty, tam były jakieś krzyki, więc być może to jest moment, kiedy zniknęli wszyscy pracownicy w firmie i on coś mówi takiego, że bez względu na to, czy nas zrozumieją, czy nie, ale chodzi o tych niższych pracowników, więc ktoś wyżej robił eksperymenty i być może dostali, o, wszystkie zabawki tu są, patrz, ten dinuś i kotki, tak, robocik i te kotki. Okay, sztuką kotki. Więc prawdopodobnie jakieś eksperymenty robili, być może faktycznie ci pracownicy jeszcze tu są, albo ktoś specjalnie nas tutaj wezwał. Dobra, wróć tutaj, co tam było przed tymi drzwiami? Stop, run, tak, turn around, dobra, mamy generalnie zawrócić, tu nie wchodzić, jest danger, niebezpieczeństwo, wszystko co najgorsze. A my co zrobimy? I tak tam pójdziemy, bo my twardzi jesteśmy i my się nie boimy nikogo. No tak, nie boimy się. Nie, tam lecimy zombie, ale Huggy Wuggy'ego już nie ma, to co teraz będzie? Nie wiem. Różowy Huggy Wuggy? Ta jego dziewczyna? Nie, powinien być w chapter... Nieważne. Tak czy inaczej, chciałem tylko widzom powiedzieć, że to jest chapter pierwszy, chapter drugi będzie na początku roku 2022 i też go za pewnością nagramy. No i co jeszcze? Zbliżamy się do 100 subskrybentów, a więc dajcie łapkę w górę, dajcie subika z dzwoneczkiem, a my pomału kończymy ten rozdział. Co się dzieje? Poppy, jest Poppy, a wy się obejrzyj. Ona jest zamknięta jak taka lalka z horroru, Annabelle się nazywa. Ja bym jej nie wypuszczał. Nie ufam lalkom, zwłaszcza takim strasznym. A ty ufasz? O nie. Ta fabuły. Otworzyłeś moją skrzynię. Okej, wypuściliśmy potworka. Czyli naszą słodką Poppy. I to koniec pierwszego rozdziału, rozdział drugi, jak mówiliśmy już wkrótce, śledźcie nasz kanał, dobijcie nam do 100 subskrybentów i już niedługo kolejne odcinki na naszym kanale. Dzięki, że jesteście z nami, trzymajcie się i do zobaczenia, pa pa!